Nazywam się Piotr Myszka, jestem zawodnikiem olimpijskiej klasy RSX. Przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co robię, bo jestem tak naprawdę windsurferem, który walczy o igrzyska. Już to są moje trzecie igrzyska, które walczę. Tym razem się udało. Jestem z tego ogromnie zadowolony. Jadę do Rio walczyć o ostatni medal, którego brakuje w mojej kolekcji, bo już jestem dwukrotnym mistrzem świata, więc cieszę się bardzo, że będę miał w końcu okazję, żeby w Brazylii na kwenie olimpijskim powalczyć o medal Igrzysk Olimpijskich. No ale oczywiście, żeby tam pojechać, to trzeba wykonać naprawdę solidną robotę, kawał porządnej pracy, która wymaga od nas, ode mnie tego, żeby aktualnie jeździć do Rio jak najczęściej. Do tej pory byłem na akwenie olimpijskim prawie 6 razy. Za kilka dni znowu wyjeżdżam do Rio jeszcze na jedno zgrupowanie przed igrzyskami, żeby dalej poznawać akwen, zapoznać się z tą panującą pogodą na miejscu. Żeby tak naprawdę pojechać na igrzyska i już tylko walczyć, myśleć tylko o tym, żeby zdobyć ten medal, a nie zastanawiać się, jak się tam pływa, jak się mówi po portugalsku i tak dalej, tylko właśnie, żeby walczyć już o igrzyska. Oczywiście też jestem tutaj absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu i aktualnie pracownikiem tej uczelni, więc mam nadzieję, że po igrzyskach będziemy mogli się razem tu spotkać na uczelni i rozwijać żeglarstwo, sport i popularyzować to wszystko wśród dzieci i młodzieży, i na tym mi bardzo zależy. Moim tutaj największym wsparciem to oczywiście jest moja rodzina, moja żona i dzieciaki, bo to w sumie dzięki niej tak naprawdę mogę robić to, co robię, czyli można powiedzieć, świetnie się bawię i przy tym zdobywam takie sukcesy i jadę na igrzyska, więc to jest niesamowite. Ale oczywiście rodzina rodziną, ale też ważne są tutaj takie instytucje, chociażby jak Akademia Wychowania Fizycznego, która wspiera mnie mentalnie i też finansowo do tego, żebym robił to, co robię. Oczywiście mam też wielu sponsorów, którzy też mają w tym ogromny swój udział, bo dzięki nim mogę spokojnie się przygotowywać do igrzysk i walczyć o te medale. Oczywiście Ministerstwo Sportu, które łoży na ten sport olimpijski, bo to też jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby właśnie podkreślać to, że państwo polskie nas wspiera i dzięki temu możemy jechać właśnie na igrzyska, walczyć z orzełkiem na piersi o medale olimpijskie. Trzymajcie za nas kciuki na igrzyskach. Do zobaczenia. Cześć, hej.